Dziś czwarty, ostatni dzień Światowego Forum Ekonomicznego. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Od rana politycy rozmawiają na temat wojny na Ukrainie. Światowe Forum Ekonomiczne to jedno z najważniejszych wydarzeń. To tu decyduje się o losach globalnej gospodarki. Tegoroczne forum w szwajcarskim Davos właśnie dobiega końca. Prezydent Andrzej Duda odbył wiele spotkań. Rozmawiał m.in. z sekretarzem generalnym NATO, z którym omówił zbliżający się jubileuszowy szczyt sojuszu w Waszyngtonie. Jednak uwagę zagranicznych polityków przykuła obecna sytuacja w Polsce. Przywódcy innych państw interesują się naszymi sprawami, pytają mnie o tę kwestię. Jeżeli mnie pytają o tę kwestię, ja na te pytania odpowiadam. O łamaniu przez nowy rząd prawa i konstytucji prezydent Andrzej Duda rozmawiał z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Wierą Jurową, a ta miała stwierdzić, że sprawy przedstawione przez prezydenta nie dotyczą praworządności. Jak wygląda funkcjonowanie europejskich instytucji, jak wygląda sprawiedliwość i równe traktowanie w ramach Unii Europejskiej. Jeżeli jedna władza bez przerwy jest atakowana dlatego, że pochodzi z innego obozu politycznego niż ten, do którego państwo należycie, a jak przychodzi władza z waszego obozu politycznego, to nagle okazuje się, że właśnie zmiana władzy w Polsce była najważniejszym kamieniem milowym, który trzeba było spełnić. Dziś zorganizowano śniadanie ukraińskie, podczas którego politycy rozmawiali o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wszyscy znamy historię i jestem absolutnie pewien, że możemy powiedzieć, że po 30 latach od upadku Związku Radzieckiego jesteśmy teraz świadkami odrodzenia rosyjskiego imperializmu i jego dywersji. Bez żadnych wątpliwości Putin postanowił podpalić świat. Nadal jesteśmy świadkami największego konfliktu zbrojnego w Europie od początku II wojny światowej. Podczas tego spotkania minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba apelował o dostarczenie broni.